Witajcie, witam Was w czwartym i mam nadzieję ostatnim materiale z tego czołgu. Amerykański czołg w niemieckim drzewku z dorzuconym spychaczem. Namieszam, że jakkolwiek zwał to zwał. Moi drodzy, w każdym razie już o tym czołgu dużo powiedziałem. Były materiały, jeżeli ktoś ich nie widział, to odsyłam playlista z niemieckimi pojazdami. Tam są trzy filmy, w którym ten pojazd się pojawia. Pierwszy oczywiście z moim omówieniem i hejtem na ten czołg. Wtedy wiecie, że no, nie udało mi się spełnić kronikarskiego obowiązku, więc grałem dalej, próbując wykonywać jakieś misje na Chimerę, ale jednocześnie też starałem się w końcu ten kronikarski obowiązek spełnić. Dało mi mapę kopalnie na same ósemki z jedną artylerią w trybie spotkaniowym. No i zaczynamy. Start bitwy o tyle dobry, że już dobiłem tego T-28 Prototype. Pierwszy frag na moim koncie. Wiadomo, że fragowanie zawsze przyczynia się do zwiększonej ilości expa. Mamy 1:1. Jestem czołgiem o słabej mobilności, dlatego nie jechałem od razu w stronę kapa. Stwierdziłem, że spróbuję grać na wyspie. Zaskoczył mnie lew. No, lew jest jednak pojazdem z mocną wieżą. I jeżeli on tutaj będzie starał się grać tylko na wychylanie się i grę na wieżę, to będę miał problem, żeby go z tą penetracją, jaką ten pojazd posiada, przebijać. 1:2 przegrywamy, chociaż więcej naszych czołgów znajduje się w okolicach kapa, to zobaczymy, czy uda im się przejąć. Ten strzał w górną płytę raczej nie miał szans, na przebicie. To był taki strzał oddany na zasadzie, dobra, bardziej mówiąc wprost, na odwal się. Teraz wyjazd prototypa. Patrzę, jak tutaj z tą przebijalnością. Mam oczywiście amunicję premium, ale przypominam, że tu jest tylko 255, co nie gwarantuje nam przebijania prototypa od tak. Widzieliście, wskaźnik był na pomarańczowy, więc zdecydowałem się jednak walić go po polikach w jego weak spot. Lew na szczęście dla mnie bardzo słabo wyjechał, teraz wyjeżdża prototype. Ja nie wiem, jak te czołgi się ode mnie dingają. Plus jest taki, że jeżeli faktycznie nie przycelują wam w ten wielki cyc, tylko próbują strzelać nie wiadomo gdzie, no to czasami ten pancerz robi robotę. No i 1280 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz już jest. Wiem, że mam teraz czas. Oddałem strzał w protka, chociaż nie spodziewałem się, że tutaj lew we mnie trafi. 2:5 przegrywamy. W innych sektorach mapy nasza drużyna jest dziesiątkowana. Nie wygląda to dobrze. Raczej, o właśnie, w tym momencie już się stało pewne, że przez kapa tego nie wygramy, bo zostaliśmy zdekapowani, więc tutaj jeszcze staramy się walczyć. Ja zostałem w tym momencie tutaj osamotniony, ale jeśli chodzi o walkę bark w bark, ale na szczęście mam z tyłu T-69, który mnie wspiera. Obija te maszyny na tyle, na ile może. Ja staram się je spotować. Wyjeżdżam teraz, dobijam Progetto i 1390 uszkodzeń widocznych. Na moim koncie 992 uszkodzenia po... znaczy 922, tyle mi HP-ków zostało. 235 asysty mamy, 2 fragi. No i zostaje tutaj z lwem T69, mógłby troszkę bliżej mnie podjechać. Lew ma przewagę hapsów, ale widać, że tym lwem raczej gra gracz mocno niedoświadczony, bo to jak on się ustawia. No teraz już mam gorzej, było na pomarańczowo ta płyta, więc może by się udało przebić, może nie. Ale to ustawianie jego pod takimi kątami to jest no raczej mocno jeszcze dyskusyjne i na pewno do poprawy. Nie wiem, macie nikt tego gracza, nie będę sprawdzał. Nie mam XYM, nie chcę się też sprawdzać, szczerze mówiąc, jak on tam z doświadczeniem stoi. T69 na fullu przyjeżdża. Teraz no, ma zapas HP-ków. O właśnie, bałem się tej WZ-y, zastanawiałem się, gdzie jest ustawiony. Oddaję strzał, miałem nadzieję, że jakoś będę w stanie zadać uszkodzenia. Nie udało się. Teraz muszę pomóc temu T69 z lwem. Bałem się wyjechać gdzieś trochę dalej, żeby nie oberwać od WZ-y. W końcu zdecydowałem się zaryzykować. Mówię, trudno, najwyżej padnę, muszę tego lwa dobić, bo T69 się chyba wystrzelał i za chwilę wypadł. I niestety stało się to, co stać musiało, czyli przyjąłem plombę. 8:8, jest remis, jest teraz tutaj HWK, odbił się ode mnie na szczęście, teraz został dobity przez naszego prototypa, pojawia się M40 przez M43, ale ja tutaj przestrzału na tę artylerię oczywiście nie mam, więc tutaj wszystko zostawiam w rękach T69. 3 fragi na koncie, 2000 uszkodzeń przekroczonych, aż 2320 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, więc naprawdę bardzo dobrze. Musiałem trafiać tutaj naprawdę na średnio ogarniętych przeciwników, że tak się ode mnie odbijają. 10:11 i niestety nie wygląda to dobrze. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mam jeden czołg mniej,
Po drugie, wróg w dużej ilości znajduje się w okolicach bazy. Na szczęście tylko jeden czołg tę bazę przejmuje. Mam świadomość, że przede mną stoi gdzieś WZ-111, jeden FT, czyli notedek, który może mi zrobić straszne kuku. Miałem nadzieję, że to może on albo ktoś tu ewentualnie będzie chciał po nas przyjechać. Podjeżdżam pod krzak, nic nie zostało wyspotowane, więc skracam. Lorka kończy wrogiego lighta, mamy remis. Jest chiński Tedek na fullu, oddał strzał. Widzimy FV-a 4202 Kerna Verona, więc prawdopodobnie to IS-3 znajduje się w kapie. Powoli podjeżdżam, ten pojazd nie jest zbyt mobilny. Brytol na szczęście nie ma za wielu hapsów, jeśli chodzi o, mówię o Brytola, bo to są dwa Brytole, mówię o Heviku, więc warto byłoby tego Kerna Verona wykończyć. Jest do mnie bokiem, prawidłowo ustawił się jak do CCK, dokończyłem go, teraz wyciągam FV-a. Liczyłem na pomoc w wykonaniu T69, ale ten niestety nie zadaje uszkodzeń. Moja artyleria również się nie sprawdziła, nie trafiła bezpośrednio. No i wygląda to słabo. FV ma więcej HP-ków ode mnie, ma bardzo dobrą penetrację, trollowy pancerz, kadłuba jak i wieży. Czasami można się od niego odbić. A przede wszystkim no, ma jeszcze też wsparcie w wykonaniu WZ-y. Ten chiński Tedek, jeżeli się ustawi odpowiednio, to jak będę wyjeżdżał, to zrobi ze mną co chce. FV dobił T69, wyjechał teraz na Jolon na mnie. Ja teraz staram się go tutaj trochę sprowokować, lekko go taranuję, żeby zabrać mu hapsów trochę i następnie dzięki temu, że wykonałem manewr taranowania, przepraszam za Messengera, że wykonałem manewr taranowania, byłem w stanie dobić go jednym strzałem. Niestety stało się teraz coś najgorszego, czyli IS-3 zjechał z kapa. Dużo farta. Odbiłem chińskiego Tedeka. Gdyby IS-3 dalej próbował kapować, ja tutaj burzaki miałem załadowane celowo, żeby WZ-a trzymać na gąsce, naprawił się, znowu go gęsze, bo tutaj objeżdżanie tym czymś to niestety nie jest zbyt łatwe. Gdyby IS-3 został na bazie, no to ja wtedy bym tego Chińczyka sobie spokojnie wypompował, ale niestety tak się nie stało. Teraz IS-3 się ode mnie odbił, olewam chińskiego Tedeka, walczę z IS-3, staram się tutaj jeszcze robić jakieś kąty, udaje mi się to, dzięki czemu ten IS-3 obrywa, ale niestety jestem zbyt wolny, żeby zwiać, a nie miałem możliwości tutaj już opuszczenia działa przy takim ustawieniu tego czołgu. Prawda jest taka, że w ogóle ja nie spodziewałem się, moi drodzy, że ten IS-3 w takiej pozycji, jak stałem, we mnie nie trafi, więc to już był taki strzał rozpaczy. Szkoda, bo może gdybym wiedział, że nie trafi, to trochę inaczej bym to jeszcze zagrał, ale wydaje mi się, że i tak wyciągnąłem z tej sytuacji tyle, ile się dało. Bitwa przegrana, zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Moi drodzy, mimo że była to bitwa przegrana, to jednak udało mi się zrobić tutaj medal dużego kolibra. No i dostałem dzięki temu expa jak za wygraną bitwę i dało mi to odznakę mistrzowską asa pancernego. A ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku wylądowała na kanale. 3961 uszkodzeń własnych to nie jest dużo, no ale udało się tyle postrzelać, 235 uszkodzeń pazyście i 5 fragów. Tutaj przede wszystkim fragowanie, bliski dystans, mapa kopalnie ma to do siebie, że na tym dystansie jak gramy, to tego expa zazwyczaj dostajemy więcej niż na większych mapach, gdzie musimy się nim dzielić, jeżeli strzelamy po czyimś spocie. 27 strzałów oddanych, 25 trafionych, 18 z penetracją. Na dystansie powyżej 300 metrów zobaczcie tylko 67 uszkodzeń. Zablokowany przez pancerz aż 3720, ale to raczej wynika z pierdołowatości przeciwników, a nie z fantastycznego pancerza tej maszyny. Pokonany dystans około 1,5 km, na czysto z różnymi bonusami, jakie tu powpadały. Zarobiłem tylko 20 tysięcy kredytów, bo ja dużo amunicji premium na tym czołgu używam. Wpadła jedna obligacja i expa ze wszystkimi bonusami 2325 punktów. I tak oto, moi drodzy, w końcu udało mi się wbić tę masterkę. Mogę teraz grzecznie czołgusia, o ile w ogóle tak mogę powiedzieć, odstawić go na półeczkę, niech się kurzy, bo ja przyjemności z grania tą maszyną nie mam. Ale MK jest, materiały dla Was są zrobione, są, więc ja swój
swoje kronikarskie obowiązki względem YouTube'a spełniłem, no i zobaczymy, czym tam teraz trzeba będzie się zajmować. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, za czas, jaki na niego poświęciliście. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Przypominam również o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem. Jeżeli podoba Wam się moja działalność i macie ochotę zostać patronem kanału, to w opisie jest link do mojego serwisu na serwisie Patronite. Zachęcam do oglądania innych moich materiałów, między innymi z WOTA. Macie dużo playlist, wybierzcie coś dla siebie. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!